aby przygotować bulion drobiowy po chińsku, używamy 700 g kurczaka, w tym wypadku dwa skrzydełka, korpus i dwie nóżki. Wrzucamy je do dużego garka. Zalewamy 3 litrami wody zimnej. Następnie gotujemy na małym ogniu przez godzinę. Po godzinie gotowania wyciągamy pianę łyżką cezakową z góry. A następnie dodajemy kolejno marchewkę. Pietruszkę. Seler. Cebulę. Korzeń imbiru. Oraz liść laurowy. Całość gotujemy przez kolejną godzinę pod przykryciem. Po drugiej godzinie gotowania dodajemy przyprawy. Sos sojowy. Pieprz czarny. Oraz naść pietruszki. Całość mieszamy. Rosół przykrywamy na 10 minut. Po 10 minutach wyłączamy ogień. Bulion jest już gotowy. Możemy nalać do miseczek. Danie jest gotowe.